Witaj, drogi widzu. Dzisiaj ten materiał poświęcam bardzo prostemu jakby etapowi rynku, dlatego że dla Ciebie, jeżeli jesteś początkującym, być może nie jest to jasne, jeżeli jesteś średnio zaawansowany, być może o tym wiesz, ale w taki prosty sposób nikt Ci tego nie przedstawił. Jesteś osobą zaawansowaną, to pewnie upewnisz się, że jeszcze ktoś poza tym patrzy w ten sposób. Bardzo prosty, ciekawy materiał, bardzo ciekawa lekcja dzisiaj, ale mega niesamowicie dużo dająca. Czyli pogadamy sobie dzisiaj o tym, w którym momencie będzie najlepsza opcja na altcoiny. Kiedy będziemy mieli tą pewność, że rynek już raczej spadać nie będzie. Wiadomo, no raczej, no bo nie wiem, czy będą jakieś fady, czy będzie jakaś kocia grypa, czy nie wiadomo co. Jakby, no jest to rynek spekulacyjny i trochę szalonym byłoby myśleć, że jakby zawsze będzie wszystko szło po naszej myśli. No, jakby nikt w 2020 roku w marcu nie przewidywał spadku z ponad 12 tysięcy na poniżej 4, więc no, trzeba brać pod uwagę jakieś tam rzeczy, więc jakby podam Ci ogólnie z założeniem jakichś właśnie takich dodatków, co musi się wydarzyć, żebyśmy mogli jakby odetchnąć i finalnie spojrzeć na rynek już naprawdę byczymi oczami. Więc nazywam się CryptoAaron, dzisiaj dla Ciebie przedstawię, zaznaczę, że wszystko co słyszę na tym materiale jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i nie jest to prawa inwestycyjna. Zapraszam na TradingView i mamy przed sobą wykres Bitcoin. I zobacz, jakby w tym momencie, kiedy mamy ten wykres Bitcoina, to, co chcę Ci pokazać, no to oczywiście zobacz, jakby duże zakupy o czymś symbolizują. Zobacz, tak duża, tutaj był tak duży wykup, nie? Czyli była ten marzec 2020, czyli pandemia. Zobacz, jak bardzo skupili ten zakup, nie? Jak rynek przyspieszył. Tutaj, zobacz, podobne zakupy. I zobacz, jak rynek przyspiesza, nie? Czyli duże zakupy zawsze są ewidentnym wskazaniem, że coś się dzieje tutaj na rynku. I teraz tak, to co chcę Ci przedstawić, to zobacz, jak popatrzysz taką sobie na wykres w ten sposób, bardzo prosty wykres, nie? Czy, no, gdzieś tam układający się. To zwróć uwagę, że jeżeli zrobimy coś takiego, że dodamy tutaj ten poziom, no może inny kolor, bo będzie nam tutaj lepiej widoczny, okay, czyli tak, w ten sposób i tutaj w ten sposób, nie? Jeszcze tutaj tylko przybliżę sobie, żeby być skrupulatnym. No, widziałbym to bardziej w ten sposób i tutaj. Okay? Zobacz. Jeżeli zobaczymy sobie w ten sposób na wykres, to zwróć uwagę, że tutaj jest taki jakby punkt decyzyjny. W sensie, jakby zobacz, jakbyś miał spojrzeć o tej linii w górę, jeszcze tutaj może zobrazuję, żeby łatwiej ci było to zobaczyć, gdzie tu mamy jakiś... O, zobacz, tak? I tutaj zrobimy sobie... O, może, och, kolory mogą zostać, bo to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Ok, zwróć uwagę. Żebyśmy zobaczyli sobie od tej linii w górę, no to widać, że tu jest jakiś, powiedzmy, etap rynku. No i od tej linii w dół, tu też jest jakiś etap rynku. I można powiedzieć, że bardzo prosto bym Ci to bym opisał. Tu mamy planszę numer 1, a tu mamy planszę numer 2. Wszystko poniżej tutaj to jest pierwszy level gry. Podstawy i tak dalej, coś tam się dzieje, trochę altcoinów i tak dalej. Generalnie gdzieś tam rynek raz urośnie, raz nie urośnie, nowe trendy się przyjmują, rośnie jakiś INJ bardziej, rośnie jakieś WU, ARB gdzieś tam jest fajny dalej, stare coiny sobie średnio radzą, coś tam nie rośnie, coś urosło i tak dalej. Natomiast tutaj wszystko powyżej, no to już jest taki etap, zobacz, dynamicznych wzrostów, dynamicznych ruchów i ewidentnie coś się na tym rynku dzieje. Jak posłużę się tylko klimatyzacją. No i dobra, wracając do tematu. Zwróć uwagę. Więc jakby najprościej rozdzielić to w ten sposób. I ten cały tutaj obszar, to jest właśnie taki obszar decyzyjny. Tutaj się po prostu jakby wszystko rozgrywa. I teraz dużo ludzi mówi, że już poszliśmy do góry, że już tylko wzrosty, że coś tam i tak dalej. Właśnie chcę Ci pokazać, że ten pułap tutaj pomiędzy pułapem dynamicznym. Dlaczego? Patrz, 28 800 tutaj po 42 tysiącach na 28 800 było odbicie.
Stąd mega duży up 64 tysiące i powrót, i zobacz, rynek znowu się ubił na 28 tysięcy. Później tutaj znowu się ubijał, spadł, tutaj na 28 tysięcy znowu się ubijał i generalnie poszedł ponownie do góry. Te 28 tysięcy to jest taka podstawa, to jest po prostu etap pierwszy, to jest etap drugi, a tutaj to jest coś pomiędzy. Zwróć uwagę, że tutaj mamy ewidentnie w tym obszarze mamy jakieś ruchy. Albo stąd korekcyjne, albo mega dynamicznie odbijające, powracające jakieś poziomy i tak dalej. Po prostu dużo tutaj się dzieje. Nie mamy jakichś takich mocnych akumulacji, tylko bardzo gwałtowne ruchy. I ta strefa między 28800 a 34800 będzie strefą najbardziej manipulacyjną. I co ty musisz wiedzieć, mój drogi? Możemy gadać o tym, że 32 wystarczy. Możemy gadać o tym, że 33 wystarczy. Spróbujmy może znaleźć faktycznie jakiś środek tej strefy. Czy na przykład to nie będzie właśnie 33K. Zobaczmy, może bardziej tutaj znajdziemy coś takiego, co ewidentnie nam będzie sprzyjało. 31800, no może spróbujmy tak. Okej. No myślę, że tak, 32,152. Może być tak, że już ten poziom będzie takim pierwszym poziomem, który wystarcza, tak? Tutaj jakby takie najbliższe poziomy, jakieś ważniejsze, no to jest 31, powiedzmy 748. Tam są może taki kolor. Kolejne to jest właśnie 33333 i tyle, nie? Tam jakieś mniejsze bądź większe pomiędzy, ale powiedzmy kolejny poziom to już jest takie 35 tysięcy, można powiedzieć z groszem, nie? Więc może w sumie dodam tutaj trochę ten poziom, żebyśmy mieli taki pewniak, w sensie, że faktycznie powyżej tego poziomu już będziemy mogli czuć się swobodnie, tak? A 28800 to jest z dołu. No i teraz, jeżeli spadniemy poniżej 28800, to są ruchy korekcyjne, jesteśmy na levelu pierwszym i generalnie nie ma co mówić o jakichś mega dynamicznych wzrostach. Będzie takie cum si cum sa. Natomiast przebicie 305 tysięcy, już napiszę, że minimum 3 dni, tak? Czyli minimum 3 dni musimy powyżej tego poziomu się pojawić, jeżeli chcemy mówić o dalszej kontynuacji wzrostu. Tak? Czyli wszystko powyżej 305 tysięcy, jeżeli będziemy na 38, 40, 42, 40, będziemy korekcić i tak dalej. Możemy oczywiście korekcić z powrotem do tej strefy, ale ważne, żebyśmy nie wrócili poniżej 28 tysięcy. Czyli jakby tutaj możemy podejść jeszcze wyżej i korekcić w zakresie tej strefy. Możemy ją przebić, korekcić już nad nią. Możemy ją przebić i wrócić jeszcze do niej, ale nic nie może się pojawić poniżej. Ale na tym etapie, jeszcze tutaj do 32 tysięcy, spokojnie możemy podejść i mimo wszystko dalej jest przestrzeń na to, żebyśmy zeszli poniżej. Więc jakby dla Ciebie, drogi słuchacze i tak dalej, zapamiętaj ten rysunek. Zrób sobie teraz screena, zdjęcie z telefonu i tak dalej i spokojnie na to patrz. Będzie po drodze mnóstwo manipulacji, Ty zapomnisz o tym rysunku. Być może on będzie nawet aktywny przez najbliższe do marca, być może. Jakby pamiętaj, że czas na rynku dalej funkcjonuje. To, że nie będziemy jakiegoś szybkiego wyjścia do góry, do niczego nie zmienia. Jakby cały czas ta strefa będzie aktywna. I tutaj mamy najwięcej decyzji. Czy jeszcze to, czy już góra, czy coś. Więc dopóki nie będziemy powyżej, ciężko powiedzieć, że oficjalnie zaczynamy mega wzrost. Poniżej, no niestety jeszcze możemy korekcić. Więc tutaj zadałem się z bardzo prostym rysunkiem, który zapamiętaj, do którego sobie wracaj. On pokaże Ci też jakieś ważne poziomy na wykresie. Jeszcze jakiś poziom, który tutaj musi zostać przybity. Czyli jakaś pierwsza oznaka wzrostów. Może damy sobie tutaj kolor zielony, żeby nam o czymś mówił. OK. No i tak to wygląda. Czyli to są po prostu jakby poziomy i tutaj w tej całej siatce jeszcze możemy się trochę poruszać. Dla Ciebie informacja po prostu dopiero o poważnych wzrostach mówimy po przebiciu 35 tysięcy. No korekcyjne ruchy, jeszcze jakieś powiedzmy powroty tutaj do 206-207 tysięcy. Mogło się wydarzyć, że 28 tysięcy znowu zostanie złamane. Więc dla Ciebie to jest prosta informacja, patrząc tylko i wyłącznie na to, na prosty rysunek, będziesz doskonale wiedział, kiedy możesz mówić o wzrostach, kiedy możesz myśleć o poważnych wzrostach.
Mam nadzieję, że materiał się podobał, bo jestem tego pewien. W sumie, że tak, zostaw subskrypcję, zostaw like, komentarz. Będę Ci bardzo wdzięczny za wsparcie mojego kanału. Tyle. Trzymaj się i w czwartek o godzinie 19 analiza altcoina na żywo. Dzięki za dzisiaj. Trzymaj się, cześć.